Cześć wam wszystkim, z tej strony Panda, dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek z Top Model. Jest to wasza ulubiona seria na kanale, przynajmniej tak piszecie zawsze w komentarzach. Kiedy Top Model, kiedy będzie Top Model, Panda, kiedy nagrasz Top Model. Więc uwaga, specjalny, można to powiedzieć, konkurs, jakiś challenge. Jeżeli pod tym odcinkiem będzie 8000 łapek w górę, od razu wrzucam kolejny odcinek z Top Model. Przynajmniej od razu nagrywam i postaram się od razu na drugi dzień wam rzucić. No i tak myślę, że z każdym odcinkiem będziemy podwyższać ten próg aż, nie wiem, może dobijecie w końcu 15 tysięcy łapek w górę. Nie wiem, ale mega dziękuję za to, co robicie na kanale oraz jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanał to również zasubskrybujcie kanał, ponieważ lecimy po 200 tysięcy subskrypcji. No i dzisiaj oczywiście top model z widzami z YouTube'a. Po prostu na społeczności napisałem wam kod do drużyny, kto pierwszy, ten lepszy, więc wybieramy sobie od razu mm, naszą szeleczkę. True. Silver Shelly chyba tak to się nazywa. Ten skin srebrny. mam już go, więc dlaczego by sobie go nie użyć na top modelu. Zresztą dzisiaj będzie taka kategoria srebrne skiny, ale pierwsza kategoria nie są to srebrne skiny, lecz skiny, które wyszły w 2020 roku. Bardzo ciekawa właśnie kategoria została zaproponowana przez jakiegoś widza pod ostatnim odcinkiem, więc jeżeli wy macie jakieś propozycje do właśnie kategorii, to piszcie je w komentarzach. Ja na pewno którąś z tych kategorii wybiorę. Będzie oczywiście też druga kategoria, ale to zaraz się dowiecie, jaka. Na razie zabijamy dwóch kiełków, którzy byli tacy sami. Teraz, tak, co my tutaj jeszcze mamy? Czy jest tutaj sześć osób? Tak, jest sześć osób. Dobra, więc myślę, żeby tutaj zabić sobie Rico, bo Rico w ogóle on nie jest z 2020 roku, tylko nie z 2019. Jego dostawaliśmy na święta w grudniu. A reszta z tego co widzę już jest 2020 roku. Tak jest, bo 8-bit jest z stycznia, więc wszystko się zgadza. No to tak, co mi się nie podoba? Streetwear Max to jest w ogóle skin, który mi się naprawdę nie podoba. Potem ta Jessie w porównaniu do innych skinków też nie jest jakaś najlepsza. No i myślę, że między Evil Jean, Wirusem, no to... Właśnie gail z karnetu też odpada, bo nie jest to jakiś mega ładny skinek, więc mamy tutaj Evil Gina oraz wirus 8 Bita. U mnie wygląda to zawsze tak, że, jeszcze, że jak zostają dwie osoby, to będą się one strzelać. No, i jeżeli ktoś wygra dwie rundy z trzech, no to zostanie dodany do znajomych. Zobaczymy, czy dziś ktoś wygra dodanie do znajomych, właśnie. Zaraz się to wszystko okaże. Ok, więc oni się już strzelają. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Napiszcie w komentarzach, czy jesteście Team 8Bit, czy Team Gin. Ja jestem szczerze mówiąc, Team 8-bit. No, sam mam tego skina. Wbiłem też 8-bit na 1250 pucharków kiedyś, więc jestem Team 8-bit. Dajcie znać w komentarzach, jaki wy jesteście team i myślę, że właśnie ten 8-bit wygra. Zobaczymy, jak to się potoczy, ale chyba tak. Jutro będzie odcinek, oczywiście, z y, początku, znaczy z końca sezonu. Jak odbieram sobie nagrody za sezon, zobaczymy, ile tych sterpońców jutro dostanę. OK, on już tutaj obijany jest, i kto wygra? Chyba wygra 8Bit, tak jest, wygrał 8Bit. OK, bardzo ładnie. Jeszcze, jeżeli miał właśnie Star Power, no jeżeli miał ten Star Power, to i tak by wygrał, bo by się odrodził. Więc gratulacje, wygrywa tutaj 8Bit. I teraz lecimy z drugą kategorią. Jaką będzie? Uwaga, to będzie naprawdę też mi się dosyć spodobała Ta kategoria była proponowana pod ostatnim odcinkiem. I jest to skiny do postaci na blisko. Była chyba taka kategoria już kiedyś, jeśli się nie mylę, ale miała ona ponad 200 łapek w górę, ta propozycja. Więc myślę, że czemu by nie zrobić jeszcze raz zresztą. I tak nie każdy oglądał wszystkie odcinki, więc... Zróbmy jeszcze raz po prostu skiny do postaci na blisko, szczególnie, że powychodziły nowe skiny od tamtego czasu, bo to był jeden z pierwszych top model, gdzie właśnie była ta kategoria i myślę, że naprawdę jest wiele innych fajnych skinów, ale to się zaraz okaże. Yy, Okej, okay. jakiś letki lag tutaj mam z tego, co widzę. No, jak mówiłem, jeszcze nie jestem w domku dzisiaj, wracam, więc... Yy jeszcze mogą być jakieś lagi. Zresztą dzisiaj, jeśli dobrze pójdzie, to wieczorem powinien być liveik, więc zapraszam wszystkich dzisiaj godzina około 17, 18, coś takiego. Myślę, że odpalę livea. Jeżeli nie dzisiaj, to myślę, że jutro, ale teraz już wracają regularnie liveiki, więc no, wpadajcie wieczorami, czasami jeszcze tak w środku dnia robię, około 14.00. To zależy, dlatego subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, aby właśnie żadnego live'a oraz odcinka nie przegapić. No i dobra, kogo my tutaj mamy? Więc tak, na pewno te daryle odpadają, bo one się powtarzają, a kto się powtarza, to odpada. Teraz mamy tak 5 osób, zostało. No, kruk, ty nie jesteś niestety postacią na blisko byczku. Więc kruk odpada, cyk. Jakieś lekkie lagi tutaj mam, ale myślę, że nie za bardzo to przeszkadza w oglądaniu odcinka. Yy, teraz tak, no ten pomocnik ból niebieski też nie jest jakiś super skinem. Cały niebieski, tam kilka kawałków czarnych. Yy, no i myślę, że ta piłka Daryl. No, mi też się niezbyt podoba. Myślę, że konstruktor Jackie lub heroska Bibi jest lepsza. Nie wiem, czemu mam takie lagi. Szkoda troszkę, bo na pewno trochę wam zacina ekran. No ale dobra, oni się już tutaj strzelają. My sobie postoimy z boku, zobaczymy, kto z nich wygra. Troszkę pewnie laguje tutaj chodzenie tych postaci, bo sam też to widzę. Ale mimo wszystko da się to oglądać. I myślę, że wygra tym razem... Ja stawiam na Bibi Ja stawiam na Bibi Ja też mam tego skina Zawsze, zazwyczaj jak mam jakiegoś skina To stawiam właśnie na tą postać, która ma tego skina Ja jestem Team Bibi Możecie napisać w komentarzu, czy jesteście Team Jackie Czy Team Bibi Ja myślę, że tutaj Bibi może wygrać Chociaż, ojojoj, teraz już ma mało HP Okej, okay, jest przyciągana I zobaczymy jak jak się uda tutaj zakończyć tą rozgrywkę wygrała Bibi, ok, bardzo ładnie ja ją sobie tutaj dobijam, cyk i Bibi wygrywa drugą rundę więc w pierwszej rundzie wygrał 8bit, teraz Bibi, no i lecimy z ostatnią, czyli trzecią rundą, jeżeli chcecie, aby w odcinkach były po 4 rundy, a nie po 3, to też napiszcie w komentarzach, postaram się taki odcinek zrobić następnym razem oraz uwaga, kolejny odcinek będzie nagrywany z widzami z Instagrama więc padajcie na mojego Instagrama Gaming. zresztą macie Napisane to też w opisie. Zapraszam wszystkich, kto jeszcze nie obserwuje: no to zaobserwujcie, lecimy po 20 tysięcy obserwujących do. Końca wakacji. Na YouTube lecimy po 200 tysięcy, tam lecimy po 20 tysięcy, dwie takie 20, więc mam nadzieję, że uda nam się to zrobić. I teraz kategoria są to srebrne skiny. Dużo osób właśnie napisało przed chwilą, że nie ma srebrnych skinów, więc ja powiedziałem, że mogą być takie szare. Więc zaraz sobie to zobaczymy, co tutaj jest. Najpierw tego Barleya eliminujemy, bo on nie jest zbyt dobry. Tutaj mamy jeszcze te dwa broki. Ok. Gail nas wyrzucił, no nie najgorzej przynajmniej ich tutaj zabije, chociaż nie, bo mam lagi, ale zaraz sobie powinniśmy to ogarnąć. Dobra, teraz już mi nie laguje, idzie nawet bardzo ładnie giereczka, więc już powinno być wszystko dobrze. Teraz tak, mamy nitę, która jest taka szara. Gail nie jest w ogóle szary, więc on odpada. Kruk jest czarny więc on też odpada i teraz jeszcze bo powinien odpaść, bo on również nie ma nic szarego. Został tik, który jest taki szary, robotyczny, Barley również oraz Koalanita. Więc zróbmy tak, jako że oni nie mają skina, tylko mają po prostu postać bez skina, to niech oni się strzelają. A ja z nitą sobie poczekam po prostu w krzaku i zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Potem ta osoba, co wygra, będzie się strzela z nitą. Myślę, że tu będzie spoko rozwiązanie, bo są to jedyne skiny, które właśnie są srebrne, więc trochę tak słabo wybierać, bo jedynie trzy takie były. Szkoda, że jeszcze nikt nie ma srebrnych skinów. Mam nadzieję, że w kolejnym odcinku postaram się zrobić jeszcze raz taką mm, kategorię albo metalowe skiny. O, to też pasuje w sumie do srebrnych, bo one są takie metalowe też. Taki połysk mają jakby metalowy. No i teraz został jedynie Barley przeciwko Nicie. Zobaczymy, która postać wygra. No ja jestem akurat tym razem team Nita. Zobaczymy, czy znowu uda mi się zgadnąć, kto wygra, czy jednak wygra Barley. No, tutaj się to zaraz okaże. Okej okay, Barley dosyć ładnie tutaj rzucił ulcika. To Nita w sumie nic nie robi, tylko biega dookoła. Dostała znowu damage. Jeszcze raz dostała, ona jest prawie na hita, teraz już jest na hita i została zabita, więc gratulacje. Barley wygrywa właśnie ten meczyk, zaraz sobie sprawdzimy w battle logu, czy ktoś z nich wygrał dwa razy wśród tych trzech rund, jeżeli tak no to dodam go do znajomych i właśnie zobaczymy jak to wszystko się potoczy, w ogóle graliśmy na tej nowej mapce, jeżeli chcecie abym wam opowiedział o niej no to wpadajcie na dzisiejszego live'ika, myślę, że mogę wam powiedzieć coś o tej mapce dlaczego ona ma taką dziwną nazwę i dlaczego w ogóle ona jest dodana do giereczki Radek został dodany do znajomych 17 poziom, o, już jest Championship Challenge, ok, bardzo ładnie, e, super, więc sobie zaraz go zagram. No i tak, jeżeli chcecie właśnie się dowiedzieć coś o tej mapce, wpadajcie na dzisiejszego live'ika. Wpadajcie również do klanu Defarel Team. Przyjmujemy aktualnie o 22 200, więc kto ma tyle pucharków, no to zapraszam, przyjmujemy wszystkich, a ja już Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodobał. 8000 łapy w górę i kolejny odcinek top model. Trzymajcie się, cześć!